Wiedziałem, że coś przede mną... Niezłe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Zwiększyć moc w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego. Na mój sygnał. Teraz. Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat i nagle rzuciły się na Marsarę? Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Zniszczeniu ulegają planety z pasa ogniowego. Ciężkie straty. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy do... Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne nagranie, które potwierdza, że to królowa Ostrzy dowodzi rojem. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Wróciła, żeby dokończyć robotę. Trudno powiedzieć, co zergi rzucą teraz przeciwko nam. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt i amunicja sprostają wyzwaniu. Tak, sprawdzę to ze słonem w zbrojowni. Jak go znam, to już ma dla nas ulepszenia. Przepraszam, że pytam, komandorze, ale czy jest jakiś powód, dla którego ten kryminalista wciąż sterczy na moim mostku? Spokojnie, Matt. Tykus to jeden z moich najstarszych kumpli. Pomógł mi wyjść ze strasznego szamba kilka lat temu. Jestem jego dłużnikiem. Kryminalna kartoteka twojego kumpla jest długa jak... Możesz mi wierzyć. Gdyby Tykus Findlay chciał mojej śmierci, już byłbym trupem. Tak jest, komandorze. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na pokładzie. Hyperion. To jest nasz Horner. Dowódca. To jest... archiwa misji. Nasz Tychus. Mapa gwiezdna. Komandorze, czy jest jakaś szansa na uruchomienie laboratorium w najbliższym czasie? Byłoby super. Archiwa misji. Mapa gwiezdna. Dobra. To co, warto może gdzieś będzie pójść, co? W tej zbrojowni. Zobaczymy. Ludzie, wrócił nasz wspaniały przywódca! A co tam, kowboju? Słon, co masz dla mnie? To co zwykle, wzmocnienia naszych sił. Mam się streszczać z moimi oddziałami i sprzętem, co? No, możesz dodawać ulepszenia technologiczne z tej tutaj konsoli, ale stworzenie armii w biegu nie będzie tanie. Tym razem masz kredyty, prawda? Słuchaj, wiem, że ostatnio nie przelewało nam się z Forsą. Ale ten artefakt, który zabraliśmy z Marsary, rozwiąże nasze problemy. Już to kiedyś słyszałem, brachu. Tym razem będzie inaczej. Ta, to też już kiedyś słyszałem. O kurwa. Słon. Okej, ulepszenia są ważne, ale kiedy w końcu dostaniemy jakiś nowy sprzęt? Mamy w tym poważne braki. Czasami bierzemy robotę, do której dają nam jakiś świeży sprzęt. Wtedy zgarniam nowe plany i możemy ruszać z seryjną produkcją tych zabawek. Projekty innych gadżetów musimy gdzieś wyżebrać, pożyczyć albo ukraść. No dobra, wchodzimy w konsolę zbrojowni. Zakup technologii. Piechota. Co tu możemy dla naszych marin? Na 15 sekund zwiększa szybkość ruchu oraz ataku o 50%. Tarcza bojowa. Plus 10 do punktów życia. A ci tutaj?
2. Nie wymaga już nadbudówki. Do budówki. Tyle kosztuje, kurwa, 60 tysięcy. A nasza baza? O, to by było nawet dobre. 4, 5, 6, tak? 6. Dobra. Zwiększa zasięg. Wiecie co? Ja bym tylko dał tutaj im. Na wszystko inne przyjdzie pora. I na razie bym pieniędzy nie wydawał. A nuż te kredyty do czegoś innego się przydadzą, prawda? No ale dobra, słuchajcie, czy coś tu możemy jeszcze zrobić? Powinienem wyjść na spacer. O, moment. Co ty ma, kurwa, jakąś rękę zajebistą. Dobra, wracamy, słuchajcie, na mostek. Ale coś masz odpicowaną łajbę, Jimmy. Skąd wytrzasnąłeś ten latający pałac? Hyperion był swego czasu statkiem flagowym Mengska. Matt i ja zdecydowaliśmy się pożyczyć go od Arcturusa, kiedy nasze drogi się rozeszły. To maleństwo kilka razy uratowało nam tyłki. A skoro o tym mowa, dlaczego wciąż nosisz to ubranko, nawet na moim mostku? Cie, zepsuł ci się zamek błyskawiczny, czy co? No dobra, trochę mi ktoś pomógł w ucieczce z więzienia. Powiedzmy, że miało to swoją cenę. Muszę zostać w tym stroju, dopóki nie spłacę długów. A kto odbiera długi? Kto cię ciśnie? Oczywiście, goście z Mobiusa. W muzeum się na nich nie natknąłem. Strasznie chcą zdobyć te artefakty. Lepiej, żeby twoje długi nie ciągnęły się za nami. Nie będziemy nadstawiać tyłków za twoje wybryki. O, niezłe wdzianko. Okej, to co? Mapa gwiezdna. Jak tam nasza sytuacja, Matt? Odebraliśmy sygnał SOS od kolonistów z Agrii. Atakują ich zergi. Pański kolega z Pierdla, Tykus, złapał kolejną misję. Chodzi o odnalezienie innego artefaktu, który znajduje się na Monlith, protoskiej planecie Sanktuarium. Zajebiste, ale my sobie idziemy na Agria. Przez kolonia założona przez sławnego terraformatora doktora Bernarda Hansona. Dzięki przyrodę. Do wszystkich statków odbierających tę transmisję. Zergi atakują Agrię. Dominium pozostawiło nas na pastwę losu. Jesteśmy tylko małą kolonią rolniczą. Musimy się ewakuować, zanim zostaniemy otoczeni. Jeśli słyszycie ten przekaz, pomóżcie nam, proszę. Yes, sir. Jedziemy. 100 tysięcy, słuchacie, kredytu. To jest dość dużo. I plus 3 do badań nad zergami. Nie wiem, o co tu chodzi, ale okej. Dobra, uruchom. A, i dostajemy, słuchajcie, wypalacza. A więc wszystko zajebiście. Transmisja przychodząca. Dziękuję, że odpowiedziałeś na nasze wyzwanie, komandorze. Jestem dr Ariel Hanson i reprezentuję osadników z kolonii Agria. Miło mi poznać, pani doktor. Mów mi, Jim. Jak wygląda sytuacja? Zergi przełamały system obronny planety. Kolonia jest stracona. Przez ostatnie 12 godzin ewakuowałam ludzi do najbliższego portu gwiezdnego. Ataki zergów nasiliły się jednak w takim stopniu, że nie możemy się już przedostać. Jeśli zdołasz obstawić drogę, zaczniemy co kilka minut wysyłać pozostałe grupy. Nie martw się, pani doktor. Przeprowadzimy twoich ludzi bezpiecznie do portu gwiezdnego. Mam nadzieję, że się nie mylisz, komandorze. Zergi są straszniejsze niż kiedykolwiek sądziłam.
proszę. Ładnie! Dostaliśmy wypalaczy kowboju. Ci chłopcy mają miotacze płomieni, które solidnie przysmażą zergi. Zobaczmy. Dobra, panowie, idziemy, idziemy. Pachnie zwycięstwem. Żadnowo. Kurwa, mało brakowało, co? Dobra robota. Do dzieła. Chodźcie, chodźcie. Tutaj widzę, że pancerz mają życie 100. Czas na grilla. Czas na grilla. Odjedźmy coś. Już są nasi ziomkowie. Koloniści z Agry. Lubię taktykę spa. Dzięki Bogu, że jesteś. Przekażę ci kontrolę nad głównymi budynkami, żebyś pomógł nam ewakuować kolonię. Okej. Okay. Czadowo. Dobra. Ile mamy tego? Niezbyt dużo. No musimy za mało minerału. Kurwa, za mało minerału. Dobra. Musimy eskortować konwoje aż do głównego portu gwiezdnego, żeby koloniści mogli uciec. No, coś czuję, że przeprawa... Pierwszy konwój z przeprawy Bernarda wkrótce wyruszy. Jak już? Kurwa. Pierdolę. Dobra, musimy tych zbudować. Farmy. Kurde, myśmy pierwszy mamy... ERK gotowy! Bardzo mało jednostek. Chcesz ognia? No dobra, słuchajcie. Musimy zbudować magazyny. Bo inaczej nie będziemy mogli zbudować żadnych... Ruszaj się! Żadnych, słuchajcie, jednostek. To będzie chyba już ostatnie, tak mi się wydaje. Nie? Myślę chyba, że tak. Potrzebne dodatkowe magazyny. No właśnie. I chuj, poszło. Nie zatrzymywać się! Ruszajmy! Potrzebne dodatkowe magazyny. Tu. Kurwa, musicie tak sami jechać? Musicie tu na mnie czekać, a nie? Ta! Dobra, ale słuchajcie, my musimy iść. Wydasz jakiś rozkaz? Rewelacja! Idzie się! ERK gotowy! Kurwa, no nie zdążymy. Dołożyć komuś? W porządku. Dobra. Rozkaz. Musimy już, no. Nie mamy zbyt dużo. Ktoś wpadł na dobry pomysł, żeby postawić bunkry do ochrony drogi. Ale dlaczego są opuszczone? Żołnierze Dominium porzucili je po ataku zergów. Kolonia nic ich nie obchodziła. Bardzo mi przykro, pani doktor. Przynajmniej te bunkry są w dobrych miejscach. Sprawdzę, czy da się je obsadzić. Jasne. Się robi. Dobra, niezbyt jakaś taka wymagająca. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie mogę się doczekać. Talent! Dawaj! Nie mogę się doczekać. Załatwione. No cholera. Mam to.
spierdalać. Konwój w niebezpieczeństwie! Na nich, chłopcy! No i tak jest, super. Komandorze! Jak tam masz konwój? Daję radę. Tylko spokojnie, coś się tak napali. No patrzcie, w którym tak ci daje, no? Potwierdzam. Rozkaz otrzymany. Się robi. Ale słuchajcie, musimy mieć... Musimy mieć niestety większą ilość... O właśnie, tych. Co tu się dzieje się? Wydasz jakiś rozkaz? Dawaj! Tutaj możemy sobie wziąć zasobniki. Biorę się za to. No dobra, chodź tutaj. Do portu gwiezdnego jest długa droga, wspólniku. Jak mamy chronić ich wszystkich? Myślę, że moglibyśmy użyć ruchomego oddziału do obrony konwoju. Albo postawić więcej bunkrów i bronić newralgicznych punktów. Każdy z tych sposobów powinien być skuteczny. Oczywiście. Tak jak mówisz. Tak, niech będzie! Nasze kurwa pomysły to ja już znam. Lepiej, żebym tego nie żałował. Potrzebne dodatkowe magazyny. Szeregu, chłopaki. Magazyny. Mam to. Skąd ja mam ci je wziąć? Przecież one się budują. Wszystko potrzeba czasu. Co tu się dzieje się? Panie! Kolejny konwój jest już prawie gotów do drogi, komandorze. Proszę o powiadomienie swoich ludzi. Dobra. Tempo. Za mało, musimy mieć takie dwa, słuchajcie, wiecie, koszary. Czekałem na ciebie. To z taką ilością to jest lipa. Oni tu już idą. No, zaraz. Cholera. Dwóch żołnierzy, jeden medyk. Mało. ERK gotowy. Dołożyć komuś? Dobra, zrobimy to tak. Dobra. Tu sobie pierdolę tą budowę. Do portu, szybko! W drodze. Dobra. Gotowy do akcji. Słuchajcie, wydasz jakiś rozkaz? Rewelacja. Jak to ci? Do chuja tam. Niedobrze, bardzo niedobrze, słuchajcie. Dołożyć komuś? Czy doszli? Sobie robimy małą grupkę. Możemy iść bardziej do przodu. Pewnie. Idą, idą. Okej. Okej. Czekam. Ona jak tam? Może do nas dołączyć. To brzmi groźnie. Dobra, idziemy dalej. Przyjąłem. No, ci miotacze ognia, słuchajcie. Nie mogę się doczekać. Ktoś mnie wzywał? Żaden problem. Oczywiście. Potrzebna selekcja rannych? Kurde, tylko spokojnie.
Gotowy do akcji. Tak jest, komandor. Koloniści są atakowani. Musimy ich uratować. Nie mogę się doczekać. Ciebie. Dlaczego nie? Kolejny artefakt. W porządku. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Czaję! Się robi! Jasne? Dobra, jest, chuj. Kiedy będzie troszkę ciężko, mi się tak już wydaje, wiecie? To wcale nie jest takie, słuchajcie, proste, jakby się mogło wydawać. Ale dobra, tu sobie zrobimy. Tu i tu. Tu. Równocześnie dwie. Możemy ulepszyć. Tutaj byśmy mogli, słuchajcie, jedną z dwie wieżyczki walnąć. Gdzie ty jesteś? Nie mogę się doczekać. Ile? 20, jeszcze 30, tak? Zbierz DNA po czwarty. Jestem ciekawy, gdzie DNA jest. Kupa roboty, co? Ty tu jesteś, szefem. Lepszą obronę sobie tutaj możemy, słuchajcie, zrobić. Chcesz ognia? Rozbudowa. Komandorze, wkrótce wyruszy następny konwój. Okej. Okay. Jak chcę wyruszyć, nie ma problemu. Zabierz DNA. Gotowy do smażenia. Szukaj, tak? Złe wieści? Dobra. Kurde, chodź. Chcesz ognia? Tutaj. Zamieniam się w słuch. Lubię taktykę spalonej ziemi. Potrzebne dodatkowe. Kurwa jebana mać. Potrzebne. Ja wiem, że potrzebne. Nie odlatujcie bez nas! O, ziomuś. Potrzebne dodatkowe magazyny. Dołożyć komuś? Dobra, chodźcie. Tak chodźcie. Jest, komandor. Wydasz jakiś rozkaz? To już taka jest większa, słuchajcie, ekipa. Więc jest okej. Zwarty i gotowy. Tam tu widzę, kurwa, się dobra. To idzie wszystko. Dobra. Co się dzieje? Kurwa, do diamentów. A ty tak? Jeszcze mi jedno zbudujesz. O. Żeby po prostu zapasy były, nie? Baza jest atakowana. Moja gąska się już smaży. Moja gąska się już smaży. Chodźcie. Mam to. Cywile się. W porządku. Dobra. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Rewelacja. Dobra. I tu już jesteśmy przy samej prawie końcówce. Się robi. Zergi atakują konwój! Ruszamy! Dobrze, poradzę. Tempo! Biorę się za to. No i super. Kolejna dziesiątka jest, tak? Gotowy do akcji.
Się robi. Chcę do ognia. Się robi. Potrzebne dodatkowe magazyny. Kurwa, ten magazyn. Co się dzieje? To jest, tym jest największy zawsze problem, nie? Z tymi magazynami, ale to też taki fajny smaczek tej grze. Kurwa, nie ma tego. Potrzebne dodatkowe magazyny. Czekałem na ciebie. W porządku. Szeregu, chłopaki. Nie ma... Szeregu. Komandorze, szeregu. Właśnie wykryliśmy organizmy zergów wchodzące w górne partie atmosfery. 30. Nie mogę podać dokładnych namiarów, ale kierują się w waszą stronę. No i? Co ja mam, kurwa, z tym fantem zrobić? Ty tu jesteś szefem. Śmiało! Dobra. Robi się! No to chuj, tutaj lepiej stoi. Jest już lekarz? Dołożyć komuś? Idzie się. Jeszcze nie? Kurwa, znowu magazyn, no ja... Kolejny konwój zaraz wyruszy, komandorze. Dwa konwoje. Jest już lekarz. Zrobi się. Uhuu, nadgodziny. Dobra. Sobie kop, to wszystkie gówna. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dołożyć komuś? No, okej. Kurwa, śpiący jestem, wiecie? Potrzebne dodatkowe magazyny. Kurwa, jeszcze. Dobra, ruszajmy. Ja pierdolę. Złe wieści? Kurwa, to twoja forsa. Wydasz jakiś rozkaz? No trudno. Potrzebne dodatkowe magazyny. Ja pierdolę. Już Szeregu, chłopaki. Dawaj! Zergi się przebiły. Rozwali się. Prosto to ale. Jasne. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać. Co tu się dzieje? Biorę się za to. Potrzebne dodatkowe magazyny. Co to jest? Wow. Jasne. Dobra, chodźcie tutaj wszyscy. Się robi. Tylko słuchajcie, eskortować. Dobra, chuj, trudno. Gotowy do akcji.
Co, znowu jest za mało? A? Nie no, kurwa. Da, niech będzie. Potrzebne dodatkowe... Dwa? Wydasz jakiś... Komandorze, odbieram zakłócenia sejsmiczne zbliżające się w waszym kierunku. To chyba jakieś tunele zergów. Cudownie. To w ich stylu. Dbają o rozrywkę. Dołożyć komuś? Musimy mieć kurwa głowę, oczy dookoła głowy. Tempo! Śmiało! Nadgodziny! Dobra, kolejny magazyn musimy mieć. Tu już raczej nie zdążymy. Prawie skończyliśmy, komandorze. Kolejny konwój wyruszy wkrótce. 42 osób, słuchajcie, to w jednym się mieści jakieś 10-12. Tak mi się zdaje. Zwarty i gotowy. Chcesz ognia? Słuchajcie, nasz ostatni transport chyba, nie? Tak, musimy go bronić jak tylko w głowie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu, chłopaki. Dobra, my już... Chuj, zaraz. Czy droga przed nami jest bezpieczna? Pewnie niebawem się dowiemy. Dołożyć komuś? Oczywiście, kurwa, uwaga, zawsze jest bezpieczna. Czekałem na ciebie. I mamy grupę drugą. Nie mogę się doczekać. Chcesz ognia? Jasne? No i w porządku. Rozkaz otrzymamy. Wow. Tak jest, komandorze. Szeregu, chłopaki. Konwój w niebezpieczeństwie. Na nich, chłopcy. Ożywić. Tylko spokojnie, coś się... Moja kąska się już smaży. O kurwa. Tak jest, komandorze. Szeregu, chłopaki. Oni sami idą. Lepiej poślijcie po oborki na ciała. Dołożyć komuś? Uda się? Tak, nie się udać.
masz jakiś rozkaz? Moja kąska. To już ostatni. Tempo! Startować! Kurwa, oni byli. Straciliśmy kolonię, ale moi ludzie ocalili dzięki tobie, komandorze. Niestety, słuchajcie, nie odnalazłem wszystkich tych DNA. Niestety. 100 tysięcy, słuchajcie, wpadło mi, za 5 minut, tak mniej więcej, średnio licząc. Między 20 a 25, 30 maksymalnie trwają poszczególne misje. No dobra, słuchajcie, to co? Lecimy dalej. Prawda? Do zobaczenia. Kapitalnie, komandorze. Doktor Hanson zaproponowała, że póki co zostanie z nami. Uważam, że jej umiejętności są nieocenione. Aż trudno uwierzyć, że w ogóle tu jestem. Dobrze, że jesteśmy razem, pani doktor. Jak chcesz nam pomóc? No cóż, wasze wyposażenie medyczne pochodzi z okresu średniowiecza. Dane naukowe praktycznie nie istnieją. Może od tego zacznę? O, zdaje się, że właśnie rozmawiam z nowym oficerem naukowym na Hyperionie. Witamy na pokładzie, pani doktor. Pewnie już słyszałeś, Raynor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z Zergami i z Dominium jednocześnie na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz, przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki. Ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobre Muay Thai. Pewnie, mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować. Cudowny z pana człowiek, panie Hill.